teraz tam i tak tutaj nie dotyczy, nie są potrzebne, to jest szczepnicy, natomiast to będzie były dyskutowane, a szkoda zasługi państwa, bo też nie mają swój rady do pracy. Czy widzę głos sprzeciwu ze strony państwa radnych? Poddam ten wniosek pod głosowanie, szanowni państwo, ponieważ ja się pozwolę sprzeciwić, więc pozwolę sobie przegłosować ten wniosek. Dlatego kto z państwa, panie i panów radnych, jest za tym wnioskiem, aby przenieść punkt numer 1, czyli petycję Fundacji Wolności w sprawie nagrywania posiedzeń komisji jako punkt 6. Proszę państwa o podniesienie ręki. Kto z panów radnych jest przeciwko? I kto się wstrzymał? Dziękuję. W związku z powyższym punkt pierwszy naszego porządku obrad zmienia swoje miejsce i zostaje on rozpatrzony tuż przed wyborem przewodniczącego komisji. Rozumiem, że do kolejnych punktów porządku obrad państwo radni nie mają uwag do złożonych do ich realizacji. Kolejnym punktem porządku obrad jest skarga pana Grzegorza Winiarskiego i pana Dudy na prezydenta miasta Lublin w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w położonej 200 Lublin przy alei Józefa Piłsudskiego 17. Patrzę, czy jest są reprezentanci strony skarżącej, ale chyba nie było. A byli zaproszeni. Mogę tylko pana zapytać o godności, czy... Nie, pana właśnie. Tam. Terlikowski. Jeszcze raz? Terlikowski. Dobrze. I pan jest reprezentuje stronę skarżącą? Nie. Z tego, co żeśmy zaczęli rozmawiać, pan w sprawach wniesionych, bo nie mamy tego w porządku sesji, panie przewodniczący, tylko nową sprawę. A nową sprawę. To znaczy mamy sprawę wniesionego punkt 7. Tak, także spokojnie. Nie widzę strony skarżącej. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Nie widzę, zatem przechodzę do głosowania. Propozycja jest następująca, to znaczy wnioskuję o uznanie tej skargi za bezzasadną. I tak też wniosek poddam pod głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za uznanie tej skargi za bezzasadną, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z tym komisja uznała tę skargę za niezasadną. Zostanie on przedłużony Wysokiej Radzie na najbliższym posiedzeniu. Państwo jego projekt macie już przed sobą. Kolejny punkt porządku obrad to skarga pani Wendy Dudy na bezczynność prezydenta miasta Lublin w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo. Skargę tą łącznie z uzasadnieniem oraz ustosunkowaniem się pana prezydenta co do tej skargi mieliście państwo w aktywce. Tak jest. Projekt uchwały też już państwu pozwoliliśmy sobie przedłożyć. Niniejszym pozwolę sobie złożyć wniosek o uznanie tej skargi za niezasadną. Wiązać się to będzie, jeśli dobrze głosujemy, to z przyjęciem tego projektu uchwały i skierowaniem go na najbliższe posiedzenie Rady Miasta Lublin. Zatem jeśli nie widzę głosu z sali państwa, poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za uznaniem tej skargi, to jest skarga Wandy Dudy na bezczynność prezydenta miasta w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo. Proszę o podniesienie ręki. Kto z pani panów radnych jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem porządku obrad, bardzo o to proszę, jest skarga Kacpra Zaleskiego na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektora zarządu Trójki Mostów.
skargę tą łączy z ustosunkowaniem się prezydenta miasta Lublin, również tych państwa Bartówce. Skarżący jest obecny i zaraz do nas dołączy. I już zaraz udzielę panu radnemu. Już proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałem, żeby państwo skarżący przyszli i dopiero teraz udzielam głosu panu radnemu. Dobrze już. Ale proszę bardzo. Chciałbym zapytać tylko panie przewodniczący, czy ja dobrze zrozumiałem, że chodzi o jedno miejsce, które jest w pasie drogowym i zostało, jeśli dobrze zrozumiałem, to zostało one utwardzone bez wiedzy i uzgodnień zarządu drugi mostu. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Być może się mylę, więc poprosiłbym o jakieś sprostowanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy możemy najpierw oddać głos stronie skarżącej, a później pozwolimy państwu na ustosunkowanie się ze strony miasta. Zatem, jeśli strona skarżąca ma oczywiście coś, jeśli nie, to... Tak, jak bardziej chcemy. To bardzo proszę, proszę przedstawić. Ja się upomnę, żeby państwo przedstawili się. Na publiku, profesorze publiku, pól, jestem prawnomocnikiem pana skarżącego, Wydział Prawa Gminy. Więc nie jest prawdą, że to chodzi o jedno miejsce, które zostało w jakiś sposób zagospodarowane terenami przez swojego klienta. Chodzi o to, że to jest jedna działka 48/1, która w całości była kiedyś wykorzystywana to miejsce parkingowe dla mieszkańców kamienicy, to jest działka zabudowana 54/2. I do tej pory tak było wykorzystywane. Tam nie ma niczego utwardzonego. Jeżeli jest utwardzone, to jest około 1 metra, który jest mówił, który został znaleźliśmy, że rzeczywiście jest to. Problem polega na tym, że utrzymywanie miejsc parkingowych w rejestrze miasta jest w takim stopniu, że utrudnia wykonywanie działalności gospodarczej tych działek prywatnych, też miejsc parkingowych prywatnych. To można by dość prosto rozwiązać, żeby przesunąć po prostu nieco te działki, te miejsca parkingowe miejskie trochę dalej. Wtedy byłoby podwójne brały milczeń i miasto by na to zyskało, bo zyskałoby swoje miejsca parkingowe nadal płatne i miałby też miejsca parkingowe, to też jest ważne dla miasta, żeby w tym nie było więcej niż miejscami. To tylko chodzi o to, co się skupia tak naprawdę. Z tego, co ja jeszcze zrozumiałem ze skargi, to na terenie tej działki rozumiem jest prowadzony prywatny parking płatny, ale to jest do działki jest zapewniony, tak? Od strony działki IPN. Tak, dobrze. To jest korespondencja, którą zauważył zresztą skarżący. Ja nawet do niej się odwołuję tak naprawdę. Dojazd do działki jest utrudniony przez stanową kopertę zarządu drugi mostów, która tak naprawdę tam stanął dwa samochody. Tam jest miejsce na dwa samochody na tej kopercie. A działka 48 wyłamane na jeden, w tym samym miejscu zmieści się 5 samochodów. Dobrze, czy tak to wygląda? Bardzo proszę, pan radny. Panowie, czy macie jakieś zdjęcia? Bo ja na przykład nie spotkałem. Mieliśmy dosyć taką marne kopię na aktówce, a wiem, dlatego ja też starałem się na ten dzisiaj. Może chciałbym, żeby to zobaczyć w rzeczywistości, spokojnie popatrzeć na taką nieruchomość. Natomiast jeśli macie taką, to podzielcie się, bo chciałbym jakieś swoje zdanie też mieć na ten temat. Jeśli sprawdzę państwa zdjęcia, skarżący takie nie mogły po prostu ja osiągnąć takie. A jeszcze mam takie pytanie dotyczące samej skargi i punktu trzeciego, bo nie do końca go zrozumiałem, to znaczy pozwolę sobie go zacytować, może tak bardzo będzie się panom do niej odnieść. To znaczy skarga została złożona w trybie wskazanym w artykule 237 paragraf 2. A niż się KPA, to jest ustawa przekazana przez Radnego Rady Miasta Lublin. Chciałbym się dowiedzieć, to znaczy kogo, gdzie, kiedy, jaki to jest tryb, bo żaden z chyba z radnych takiej skargi nie złożył, więc nie jest skargi. No w takim razie, jeżeli nie będzie złożona w tym, to są, proszę o przyjęcie skargi takiej normalnej. No tak, czekali tylko, żeby pan ewentualnie te zdjęcia pan ma. Nie, bo niestety przy sobie. Czy powinienem oddać głos? Czy jakiś nośnik, jakiś elektroniczny mamy? Możemy zapewnić się. Jakiś nośnik elektroniczny, żeby zaprezentować. Jeśli macie formę elektroniczną, ja mam laptopa, dostęp do
Państwa, ja się akurat wczytywałem w te wszystkie pisma, które tutaj były. I między innymi pozwolił sobie Pan na takie stwierdzenie w stosunku do zarządu Drugi Mostu, że ten oto zarząd nie udzielił dwukrotnie odpowiedzi, znaczy na pismo dwukrotnie do niego adresowane. Teraz tak, skarga została złożona 23 stycznia bieżącego roku i szybkim, to odnoszę się cały czas do pisma, które Pan nie skierował, ja nie patrzę na razie na odpowiedź prezydenta, szybkim tropem, zrytowym, że drugie pismo, które Pan skierował do zarządu Drugi Mostu, było datowane na 23 stycznia 2019 roku. To znaczy, że oba te pisma zostały złożone w tym samym dniu. Więc nie rozumiem, jak może to się powoływać pewnie w skardze, że organ nie zdążył na nie odpisać, jeżeli Pan złożył w dniu złożenia pisma skargę. Proszę bardzo, oczywiście, ja pytam, dlatego... Kamienicy, można powiedzieć, do garaży, do dalszej części
drugich działek, które też należą do nas. Natomiast to jest parking, który był przynależny cały czas do naszej kamienicy. Cały czas myśmy z tego parkingu korzystali. I w tym momencie, proszę tutaj wprost spojrzeć, samochody parkujące na naszej działce... Przepraszam. Te samochody, które tutaj parkują, parkują na działce 48 na przepołowę na 1. Samochody, które zaparkują tutaj na strefie, to będą dokładnie z tego, co ja się rozumiem, dwa samochody. Blokują nam dostęp do tego odcinka, który tak naprawdę, nawet jak ludzie przyjeżdżają z samego rana, 6-7 rana, każdy parkuje tutaj, te pierwsze miejsca. Jeżeli tutaj samochody stoją, ta działka jest no wykluczona. Ten parking, powiedzmy, na tym terenie zielonym, on jest bezpłatny czy płatny? Państwo pobierają za niego na tym się płatę. W tym momencie tak, pobieramy. Z tym, że jeżeli te samochody tutaj staną, to wiadomo, ja nie kasy nie pobiorę, czy wiem, że nie pobiorę, a nawet ludzie, którzy mieszkają w naszej kamienicy, przyjeżdżają też swoimi samochodami, też tutaj nie staną. Dlatego mało tego. Są miejskie też, są płatne. Tak, miejskie są płatne. Mało tego, no, miałam taką sytuację, że koleżanka przyjechała wieczorem do domu, rano chciała z samego rana wyjechać z dzieckiem, które miało gorączkę. Nie można było, bo tutaj samochód był zaparkowany, a jej samochód stał tutaj. Mają Państwo radni jakieś pytania? Jeszcze bardzo proszę. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że około metra od tego krawężnika, który jest na zdjęciu, jest pas drogowy oczywiście, żebyście w naszej odpowiedzi było przedstawione. Także to parkowanie odbywa się na, też na pasie drogowym. Za krawężnikiem metr i te słupki, o których mówiłem, będą postawione. Jutro rozpocznie się stawianie, tak jak jest ten znak roboty drogowe, na granicy pasa drogowego i tej działki. Czy Państwa wysoka strażnica miała tego świadomość? Tak, pomimo tego, że to jest jeden metr z tego pasa drogowego, który teoretycznie jest taka moja zajęcia, to mimo wszystko ta działka jest na tyle szeroka, że te samochody do parkowania się tutaj zmieszczą. Pomimo tego jednego metra. Także tutaj, jeżeli taka jest wyliczenie już z tego, co nam wiadomo, jeden metr to jest tak jak idzie tutaj słupek od tego znaku. Metr od krawężnika. Tak, metr od krawężnika, czyli miejsce, to jest o ten kawałek. Czyli teoretycznie... Tak, teoretycznie tak te samochody stoją 4 kołami na naszej działce. Nie, no z tego co mi wiadomo, to Zarząd Drugich Mostów nie postawiłby znaku na nie swoim terenie, prawda? No to ja nie miałem niestety zdjęcia z drugiej strony, ale to ewidentnie te samochody stoją 4 kołami na naszym terenie. Ten znak, o którym Pan mówi, jest postawiony w pasie drogowym przy granicy, tak, ten mówiący o końcu płatnego parkowania, w strefie płatnego parkowania. Przepraszam, jeśli to pytanie będzie nieprofesjonalne, ale po prostu nie wiem, czy przedsiębiorca musi wystąpić jakąś zgodę na prowadzenie takiej działalności, na przykład na miejsca parkingowe. Drogi komisjo, sprawa wygląda tak, że ja jak najbardziej chciałbym prowadzić działalność pełnie zarejestrowaną, bo jest po to robię. Chcę zdążyć kredytową, mam teraz małe dziecko, chcę założyć rodzinę, chcę się związać z kobietą. Natomiast te miejsca są najbardziej takie podatne na ruch. Tutaj najwięcej się odbywało przepływu samochodów, czyli samochody wyjeżdżają, zostawiają pieniążki. Jeżeli ja mam ten dostęp do tego miejsca utrudniony na samym wstępie, kiedy zakładam działalność, no to trochę to jest nie bardzo, no to nie tak to powinno wyglądać. Póki co prowadzę działalność nierejestrowalną, jest taki przydział. Do 1050 zł nie mogę zarejestrować działalności. Nieraz przychodzę, co samochody zostawione, ja nie zarabiam wtedy. Wcześniej stoi w pasie drogowym. Ja jeszcze, szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć to, co było w naszej odpowiedzi. Że oczywiście, Pan może sobie tutaj zorganizować na swojej działce parking, oczywiście spełniając wszelkie wymogi. Dostęp jest poprzez ten zjazd
od tyłu, można tutaj parking zrobić. Nic nie stoi na przeszkodzie, legalny parking, pozwolenie zgłoszenia, w odpowiedniej odległości od zabudowy. Także tutaj nikt, oczywiście trzeba uzgodnić z nami ten styk, bo jeżeli będzie, to przelegał bezpośrednio do granicy, a jeżeli nie będzie, no to to są przepisy. Także Zarząd Dróg i Mostów absolutnie tutaj panu uniemożliwia prowadzenia tutaj działalności. Pan działalność może prowadzić. Tutaj nie ma żadnego parkingu. Parking jest tam za tym znakiem, jest wyasfaltowana część. Tam można parkować. Tutaj nie ma żadnego parkingu. Nigdy tutaj parkingu nie było. To jest teren, to jest działka budowlana, na której odbywa się parkowanie. Nie ma tutaj statusu żadnego parkowania. Chciałbym proszę wyraźnie o... Przepraszam, ale skoro mam takie informacje, że tu nigdy parkingu nie było? Parking, szanowny panie, jest wtedy, jeżeli jest przygotowany od parkowania w pasie drogowym, na tym metrze, o którym mówię, jeżeli byłby wprowadzony projekt stałej organizacji, byłoby pokazane, że tu jest parkowanie, że jest taki sposób parkowania. Tutaj nie ma tego i to nie jest parking. Ale to czyli sugeruje pan, że przez te lata, czyli już tego roku, w którym ja i moi rodzice jesteśmy na Szewskiej, parkowaliśmy nieprawidłowo? Tak, oczywiście. Tak. Tam nie ma parkingu. Tam nie ma parkingu. Tam czyli tam na swojej działce ja bym powiedział, że tam nie ma parkingu rozumianego jako parking. Tak, czyli jeszcze proszę pani zadać. Jeszcze może żebyśmy sobie zrozumieli, bo proszę państwa, to nie jest problem z karty, kwestia urządzenia parkingu, kwestia wykorzystania gruntu prywatnego, bądź też, jeżeli jest nawet opinia ze strony pana prezydenta, to skarga jest niezasadna, że te elementy są panu budowane. Pan może swoją działkę gospodarować swobodnie, tak jak pan oczekuje, chce. Państwo bardzo oczywiście te przepisy, o których tutaj wskazywał pan dyrektor z punktu widzenia oczywiście charakteru i wykorzystanie działki, jak i również ewentualnie z punktu widzenia przepisów budowlanych, jeżeli chciałby pan realizować jakąś pan na tej działce inwestycję, a ta inwestycja mieściłaby się w obrębie tej działki. Natomiast problem, który pan wskazuje i pan skarży, to jest kwestia zjazdu z drogi publicznej na pana działalność prywatną, na pana teren prywatny. I na dzień dzisiejszy, z punktu widzenia prawnego, niestety nie ma takiej możliwości, żeby od ulicy Szewskiej, w wyznaczonej strefie parkowania płatnego, w strefie drogi publicznej, tak zorganizować wjazd na pana działkę prywatną, żeby ta działka prywatna 48 przez 1 była w pełni wykorzystana tak, jak pan oczekuje. Z uwagi na to, że pan oczekuje ingerencji poprzez drogę publiczną z organizacji zjazdu i później zadysponowania w jakimś zakresie i utrudniania w jakimś zakresie zarządzania drogą publiczną z punktu widzenia prawnego. I to było przedmiotem oceny i to było przedmiotem ewentualnie później wskazania, że skarga jest niezasadna. Natomiast moim zdaniem, oczywiście nie znam się do końca na przepisach prawa budowlanego, ale moim zdaniem pan się powinien zastanowić, w jaki sposób optymalnie tę działkę wykorzystać w takim zakresie i celu, jak pan oczekuje, i zastanowić się, gdzie ten zjazd zorganizować, jeżeli odbędzie, a musi być oczywiście powiązany z drogą publiczną, to uzgodnić z zarządcą drogi publicznej zjazd i organizacji ruchu na ten zjazd, między innymi uzyskując stosowną decyzję administracyjną. Na dzień dzisiejszy, patrząc na ten stan faktyczny, na stan prawny z punktu widzenia lokalizacji tego przedsięwzięcia i pana oczekiwań wykorzystania działki 48 przez 1, pana skarga niestety jest niezasadna. Tym bardziej, że drodzy państwo, no, głównym zarzutem podnoszonym w skardze jest nienależyte wykonanie zadań, które polega na nieudzieleniu odpowiedzi. Na dwukrotnie kierowany do zadań wniosek, a jak pan dyrektor tu słusznie zauważył, takie odpowiedzi jednak były. Nie były zgodne z pana oczekiwaniami, ale to jest moim zdaniem wtórna. I też trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania i organizację ruchów takich na drogach publicznych w ramach tej strefy, no to to było uzgodnione i stosowna dokumentacja w zakresie organizacji strefy, jak i również wydano decyzję w tym zakresie. Z tego, co też pamiętam,
Pomocy, no jest, to jest ta działka i to, co pan sekretarz powiedział, to nie jest kwestia, że pan nie może tam tej działalności prowadzić. Ma pan wjazd tutaj. I jeżeli pan chce prowadzić tą działalność, to oczywiście musi pan spełnić wymogi przepisane, może pan komunikację zrobić wtedy, ale nie od strony pasa, bo nie ma pan tu uzgodnionego na tym odcinku stąd do domu. Nie ma pan uzgodnionego tak zwanego zjazdu z drogi publicznej. Zjazd jest tylko tu, obecnie może pan robić z testu. To w kwestii formalnej urządzenia. Przepraszam panią przewodniczącą, mam taką prośbę, żeby więcej się przedstawiali, to by było lepiej. Ale dlaczego? Że na samym początku żeśmy się przedstawili. Tak? To nie, takiej procedury nie ma, żeby za każdym razem się przedstawiać. Proszę pana, ja nie słyszałem, żeby się tutaj kilka osób przedstawiło. Nie, żeby pan przedstawił radę, nie Wielkowski, radę radzie. Panie przewodniczący Wielkowski, czy pan jeszcze chciałby się do tej sprawy odnieść albo do osób, które tutaj... Nie. Jeszcze widziałem rękę myślą z pana radnego. Tak, panie przewodniczący, ja mam taką wątpliwość, bo ja rozumiem te wszystkie uwagi, które tutaj przed chwilą i pan sekretarz, i pan dyrektor nam przedstawili. Natomiast z punktu widzenia logiki, to na dzień dzisiejszy jest tak, że jeśli dobrze zrozumiałem, to w tym momencie na tej części wydzielonej, należącej do strefy płatnego parkowania, mogą zaparkować dwa samochody, powiedzmy równolegle, no a w tym momencie parkują cztery. Prostopadnie. Pięć. No. Bo ja rozumiem kwestię zjazdów, to wszystko rozumiem, tylko jeśli tu jest rzeczywiście aż tak wszystko pozostawiane, jak jest pokazane na zdjęciu, no to właśnie państwo, to mnie przekonuje też pewien racjonalizm. Ale panie radny, jeśli mogę wejść do domu, kwestią jest otwartą sprawa organizacji zjazdu na pana wniosek, spełnienie przepisów formalno-prawnych. Natomiast rzeczą wtórną jest likwidacja w tej części strefy płatnego parkowania. To są dwie odrębne rzeczy z punktu widzenia formalno-prawnego, ale i również z punktu widzenia właściwego zagospodarowania i gospodarowania mieniem gminnym, no w tym wypadku. Więc to są dwie rozłączne rzeczy. I oczywiście ja nie twierdzę, że pan nie może wystąpić z wnioskiem, przygotowując określony projekt organizacji ruchu poprzez wystąpienie o zjazd. Natomiast to jest rzecz wtórna z punktu widzenia obecnej organizacji ruchu i z punktu widzenia pana skargi. Natomiast też trzeba pamiętać, że będąc właścicielem, dana osoba, nie mówię to tylko w pana przypadku, ale generalnie będąc właścicielem nieruchomości, ma właściciel też pewne obowiązki w zakresie wykorzystania takiego, a nie innego tej nieruchomości i możliwości jej zagospodarowania zgodnie z określonymi wymogami. To nie jest też tak, że każda nieruchomość może być wykorzystana w takim celu, no jak zawsze sobie byśmy oczekiwali, a radny dobrze zresztą to zmienić. Ale się o tym doskonale wiem, ja nie neguję, że absolutnie, tak jak powiedziałem na początku tego, co usłyszałem od panów dyrektorów i od pana sekretarza, i ja to przyjmuję dzielnie i uważam, że to powinno być dopracowane ze strony państwa jako właścicieli nieruchomości, ta kwestia zjazdu. Natomiast no tutaj no po prostu ten racjonalizm do mnie przemawia i tylko tyle. Możemy mieć sześć, a nie cztery. Jeśli pan może będzie wjazd ze swojej strony, to będzie mógł dalej mieć tam cztery samochody i czekać z tego dochody. Miasto nie straci dwóch miejsc parkingowych, nie straci dochodów. I wszyscy będą szczęśliwi. Dokładnie tak. Też jestem tego zdania. Będzie porządek. Będzie porządek. Natomiast jeśli dobrze zrozumiałem intencje pana dyrektora, to jutro zobaczymy tam słupki, tak? Tak, jutro będziemy stawiali tam słupki. Co mamy za stwierdzony projekt organizacji ruchu? I jutro postawimy słupki. Ja tam w tej chwili stawiam samochody, my nic o tym nie wiemy. Jego sprawności przejmę. Ale nie będą słupki. Słupki będą stawiać właśnie drogą na części. To będzie na to, co jeszcze? To będzie sytuacja, w kontekście oczywiście parę słupków będziemy tutaj prowadzili interwencję inną, to nie jest pewnie dzisiejszej skargi, że ciasto. Odnosząc się jeszcze do pana wypowiedzi, nie ma takich reguł, które pan stwierdził, że musi być tutaj specjalna kursa, bo na publicznej, ale też od pozwolenia ministra infrastruktury ówczesnej nie stanowi, aby to był konieczny specjalny zjazd, tylko po prostu działka przylegająca do drogi publicznej. Od zawsze tylko jest chyba w ten sposób, na taki sposób parkowania, co mamy zdjęcia, także z lat 80. były przedstawione panu tutaj dyrektorowi w pismach różnych. Nie widzę tutaj powodu, abyś specjalnie musieli robić zjazd od
będzie przeszkadzała przy tej liście. Wtedy będzie sprawa jakby bardziej taka, ile obywatela mieszkającego tam na tego miasta, na miasta, gdy to nie będzie również 4 miejsca, no i 7 miejsc na tym roku, to jest tekstowa aktywność. Dziękuję bardzo. Myślę, że słowo końcowe, panie przewodniczący. Proszę tutaj w wypowiedziach i w uzasadnieniu gdzieś się przejawia taki wątek dbania o stronę dochodową naszego miasta. Ja to rozumiem, natomiast też chcę przypomnieć, że wśród radnych zapadają decyzje różnego rodzaju na wniosek pana prezydenta, mniej lub bardziej kosztowne. Myślę tu w tym momencie o referendum kosztujące 500 000 zł. Ale to już nie chodzi o referendum, tak? Tylko chodzi o to, że dochody, które są akurat w tym momencie przenoszone przez te dwa miejsca równoległe, no są niewspółmierne w stosunku do niektórych zadań, które prowadzi gmina i o tym chyba doskonale wszyscy wiemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, ale wydaje mi się, że wcale... Bardzo proszę. A pan uważa, panie radny, że jeżeli tutaj nie będzie zapłatnego parkowania, to tutaj nikt nie będzie stało w tym miejscu? Nie, panie radny, mi chodzi o coś innego. Tak jak wcześniej też tam nikt nie stało, zanim była strefa. Mi chodzi o coś innego. Panie radny, mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że jeśli w uzasadnieniu jest wskazywana ta strona dochodowa, to ona mnie po prostu nie przekonuje. Argumentacja ta, która padła ze strony panów dyrektorów, czyli powiedzmy to, że istnieje możliwość zorganizowania strefy płatnego parkowania, jak również i pogodzenia prywatnych, że tak powiem, interesów, no to jest dla mnie tym argumentem, aniżeli w tym momencie wskazywanie na jakieś, no przepraszam, ale względnie niewielkie kwoty z tych dwóch miejsc. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że jeśli mnie pamięć nie myli, to 40% chyba ogólnie wpływów ze strony, że tak powiem, płacąc za te miejsca, tak idzie na utrzymanie firm, z którą miasto ma rozmowę. Dziękuję. Panie radny, bo ja staram się jeszcze teraz szybko przejrzeć tę odpowiedź zarządu Luki Mostów i nie wiem, że tam nigdy nie została podniesiona kwestia dochodowości. Oczywiście ona powinna być pod tym kątem rozpatrzona, ale staram się sam znaleźć to, o czym pan mówi, bo na to wskazywała strona skarżąca, że faktycznie jest to jakieś umniejszenie strony dochodowej dla miasta. Nawet tutaj, jak czytałem, sami państwo zaproponowali przesunięcie tego miejsca. Tylko gdzie? Tylko gdzie? Bo się też potrzeba to zdjęcie. Ja też powiem, gdzie mamy przesunąć te miejsca, o których pan mówi. Ale dlaczego u mnie? Nie, ale tutaj pojawia się cały czas ten argument przesunięcia, także sama radny powiem, mówi, że wszyscy będą zadowoleni, jak przesuniemy te miejsca, tylko gdzie mamy je przesunąć? To nie, ja kiedyś nie powiedziałem, że jeśli inaczej zostaną zorganizowane. Nie, pan powiedział wyraźnie o tych dwóch miejscach, że te dwa miejsca są nieważne, a ważniejsze są te miejsca. Nie, ja mówię tylko tyle, panie dyrektorze, że jeśli rzeczywiście zostanie to wszystko zorganizowane tak, jak tutaj pan dyrektor powiedział, to wtedy będziemy mieć kilka miejsc więcej, tak? Tylko tyle, dziękuję. Że tutaj no, nie ma miejsca innego do przesunięcia tych miejsc z tej wypłaty lokalnej. Jeżeli chodziło o kwestie finansowe, które już państwo się tylko tam poruszali, to jak on się odnosi do ludzi, którzy parkują na naszym terenie, a mają państwa bilet za szybą. Jak ma wyglądać moja rozmowa? Czy państwo, jak państwo oddacie tym ludziom te pieniążki, a mnie zwrócicie? Czy oni mają mi płacić podwójnie? Szanowni panie, przepisy wyraźnie mówią, w jaki sposób jest parkowanie. Jest wyznaczone linią poziomu, jest pokazane, w jaki sposób parkujemy. Wcześniej jest znak pionowy informujący o sposobie parkowania. Dobrze. Ten znak nie pokazuje takiego parkowania na trawniku. Znak pokazuje parkowanie na jezdni równolegle. Nie mamy tutaj zdjęcia wcześniejszego, bo to jest pokazane to wcześniejszy sposób parkowania zgodnie, w jaki sposób parkujemy. Tam jest znak pułapny koniec. Mówiąc o końcu pułapnego kontrolu. Te znaki są tymczasowe, bo zaraz wyglądamy. Przez chwilę było. Wiesz, z tego co rozumiem, no to strona reprezentująca miasto nie jest zamknięta na prowadzenie przez państwa tej dalszej działalności, tylko po prostu na inną jego organizację. Nie wiem, czy państwo to po prostu rozważali, ale może właśnie w ten sposób tak, rozważamy jak najbardziej, tylko że ja pytanie nie rozumiem, dlaczego miasto może i w tym momencie proszę zobaczyć, jak
samochody, które parkują te dwa na miejscach miejskich, jak utrudniają pas ruchu. I bo nie jest to prawne przeznaczenie działki, z tego co rozumiem. To znaczy, ta działka przynajmniej oficjalnie nie jest przeznaczona na parking. To, że była tak użytkowana, no to jest fakt. Ja czytałem to Państwa pismo, że właśnie z lat 90. Państwo potwierdzają. I to jest zgoda, tylko z tego co zrozumiałem, bo dotychczas nie było takiej zgody na zjazd z pasa ruchu drogowego, który mógłby umożliwiać takie parkowanie. Więc może gdyby tym tropem Państwo wcześniej poszli, wystąpili o taką zgodę, jeszcze przed powstaniem tej specjalnej strefy, to inaczej to mogło wyglądać, prawda? No tak, znaczy tak to rozumiem. Jeśli panie dyrektorze mam słuszność, to nie wiem. Już o tym powiedziałem wyraźnie, że wszelkie zagospodarowanie terenu przyległego do pasa drogowego powinny być związane z zarządcą drogi. To nie zostało uczynione. Tutaj strefa została wyznaczona, był projekt przygotowany przez operatora, który bierze 29 i 33, a nie 40. Dziękuję. Przepraszam, proszę mi mówić więcej niż 40, bo to brzydko brzmi. Bierze tylko 29 i 33 roce. I on wyznaczył propozycję miejsc. Może jeszcze powiedzmy, że przed 2016 rokiem ładne parkowanie było tam dalej, tak jak jest na znaczek B, była tam jest zatoka. I tam było dokładne parkowanie, ale po interwencji państwa, że tam jest teren prywatny, to parkowanie znacząco zostało już poprawione w tej wersji projektu. I tam nie ma parkowania, tam za tym znakiem tego nic jest zatoka parkingowa, z której do państwa należąca, z której pan pożytki czerpie, tak jak mógł pan czerpać, jeżeli ta część byłaby również uzgodniona z zarządcą. Ta część no, nie jest parkingiem. Tam dalej za tym znakiem no, jest parking, możemy to na zdjęciu satelitarnym zobaczyć, ale ona na górze. Tam jest parking, no, poza tym parkingiem, co wypadło do parkowania, gdzie pan pobiera prawdopodobnie opłaty, bo nie wiem, czy jest pobierany. Chciałem jeszcze Państwa poinformować, że znak informujący o pobieraniu opłaty jest przybity do drzewa. Jest zniszczone drzewo. Byłem tam dzisiaj i chciałem poinformować. Chciałem też powiedzieć, że to samo, co teraz usłyszałem od pana naczelnika Kowalczuka, który przyjechał do mnie na Szewską, to samo mi chciał powiedzieć, że to samo powiedział, tylko że zaparkował samochód dokładnie tak, jak te samochody stoją na naszej działce, że to samo mi pan powiedział, co pan. No. Więc tak to wygląda. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym pozwolę sobie poddać uchwałę w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora zarządu Drugich Mostów w Lublinie, której to uchwałę uznaje komisja skargę za niezasadną pod głosowanie. Chcę też poinformować, że przyjęcie tej uchwały oznacza będzie, że zostanie ona skierowana na najbliższe posiedzenie Rady Miasta Lublin. Tam zostanie ona przedstawiona Wysokiej Radzie. Kto z pań i panów radnych jest za takim brzmieniem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z pań i panów radnych jest przeciw? I kto z pań i panów radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję państwu. Kolejnym punktem, do widzenia, dziękuję bardzo. Punktem porządku obrad jest skarga pani Barbary Podaczek na działanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego miasta Lublin. Czy mógłbym pani Łukasz poprosić o sprawdzenie, czy jest pani skarżąca? Jestem, jako ja jestem pani powiatowego inspektora. Dobra, to na razie jeszcze pytam o dalej, skarżącą nie ma. Rozumiem, pan reprezentuje oskarżoną, skarżoną w tym przypadku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego miasta Lublin. Skargę wraz z uzasadnieniem, przepraszam, ustosunkowaniem się prezydenta miasta Lublin mieli państwo w aktówce. Czy mają państwo pytania? Jeżeli mogę mówić, skarga została wycofana do dzisiejszej. Trochę na to czekaliśmy, bo ja już miałem okazję rozmawiać z paniami i słyszałem, że już było na drodze próbowego rozwiązania. Podpisaliśmy ugodę, nikt nie ma do nikogo pretensji, żadnych, wszystko się wyjaśniło, sprawa została zamknięta.
Bardzo dziękuję. Nawet wydaje mi się, panie sekretarzu, że nie powinniśmy to przegłosować nawet jako skreślenie z punktu porządkowego, tylko po prostu jest to. To bardzo panu dziękuję. Czy takie ewentualnie kopie takiego wielkości? Sporo zbytnie jak najbardziej jestem w stanie sporządzić, natomiast on ze sobą odmieniał, który no, strony objęły klauzulą tajności. Natomiast punkt dotyczący wycofania skargi, która jest równoważna z podpisaniem ugody, jak najbardziej jestem w stanie może przedstawić. Bardzo proszę. Dobrze. Skarbę stanowisko, ponieważ pani inspektor poprosiła mnie, aby zrobić własny pana na wodę. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję panu. I teraz kolejny punkt porządku obrad. Szanowni Państwo, to jest punkt numer 6, przepraszam, 5, czyli petycja Fundacji Wolności w sprawie nagrywania posiedzeń komisji. Mamy na sali wnioskodawców, więc mogę Państwa tutaj głosić. Chcieliby Państwo jeszcze coś w tej sprawie dodać. Chcę tylko przypomnieć, że sprawa ta już na poprzedniej komisji skargi wniosku była omawiana. Zatem jeśli jeszcze nie było rozstrzygnięcia, jeżeli jeszcze Państwo mają jakieś pytania, Państwo radni, bądź wnioskodawcy, bardzo proszę. Dzień dobry, Krzysztof Głoski, Fundacja Wolności. Aczkolwiek patrząc po sali, to myślę, że trudno będzie przedstawić argumenty, które mogą spowodować, że chociażby petycja uzyska taki poparcie na ostatnim posiedzeniu. Ale postaram się zwrócić uwagę jeszcze na parę kwestii, jeśli chodzi o nagrywanie komisji Rady Miasta. Chociażby chciałbym tutaj zwrócić uwagę na przepisy ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 11b, ustęp 1 i 2, który mówi o tym, że działalność organów gminy jest jawna. Jakby z tego myślę, że można wynieść to, że nie ma przeszkód do tego, żeby nagrywać posiedzenia komisji przez urząd. I też jeszcze chciałbym tutaj dodać, ponieważ pojawiały się takie wątpliwości dotyczące chociażby tego, czy tutaj komisja jest objęta tym przepisem artykułu 61 ust. 2 Konstytucji, gdzie wymaga z wyborów, to znaczy też wyrok Wojskiego Sądu Administracyjnego, sygnatura 2SA, łamane przez ŁY-DY 89/08, gdzie tam jest jasno napisane, że należy to traktować rozszerzająco, czyli też uznać komisję jako taki organ objęty tutaj tymi przepisami dotyczącymi jawności. Też myślę, że no też pojawiały się wątpliwości, chyba się już pamiętam, czy jest możliwość prawna w ogóle, żeby urząd sam z siebie nagrywał te posiedzenia, bo oczywiście obywatel każdy ma prawo. Tutaj też zwracam uwagę, że jakby celem tej petycji jest to, żeby właśnie żeby zwiększyć tą jawność tej procedury, z jednej strony procedury funkcjonowania Komisji Rady Miasta, umożliwić mieszkańcom udział, obserwowanie tych posiedzeń w internecie. I o ile, co prawda, nie jest to powszechne, żeby takie nagrania były w innych gminach, o tyle zwrócę tutaj uwagę na chociażby wspominane wcześniej wspomnianą gminę Lubarków, gdzie takie nagrania są faktycznie, są tylko, usprawiedliwiam dokładnie, tylko nagrania dźwięku, nie ma od razu z posiedzeń komisji, ale te nagrania są publikowane i gmina za to między innymi otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie Masz Głos, Masz Wybór, właśnie między innymi za tą publikację. Więc myślę, że warto, żeby Lublin był w takiej awangardzie gmin miast w Polsce, które pewne rozwiązania stosują jako pierwsze, żeby to nie było jak w przypadku budżetu wolnickiego, gdzie Lublin był ostatnim miastem wojewódzkim w Polsce, które wprowadziło budżet obywatelski, pomimo naszych jako fundacji starych i tutaj wniosków o to wcześniej. Jeśli tutaj ten przykład Lubartowa nie przemawia, bo jest to też małe miasto, mała gmina,
to taka prośba do pana sekretarza. Pan jest w, pamiętam, się nazywa forum sekretarzy. O porozmawianie z sekretarzem miasta Katowice, które to właśnie przymierzają się do wprowadzenia transmisji wideo, nagrań wideo z posiedzeń komisji prawnej. Myślę, że fajnie byłoby promować również w Polsce radny Zbigniew Jurgowski, wie co to znaczy dobra promocja miasta. Zna się na tym, że fajnie było też promować Lublin w Polsce jako pierwsze duże miasto, które wprowadza takie transmisje, wychodzi naprzeciw mieszkańcom, pokazuje, że tutaj chce tutaj, żeby mieszkańcy się angażowali, mieli wiedzę o tym, jak procedują radni i takie nagrania wprowadzić jeszcze zanim to wprowadzą Katowice, no a jeśli nie, no to chociażby na równi z Katowicami. Także jeszcze raz dziękuję za pochylenie się w tej jeszcze raz proszę o tutaj poparcie tej petycji i to, żeby te nagrania były dostępne. Dziękuję bardzo. Czy są głosy na sali? Pan Radny, gościnnie tutaj wprawdzie jestem, przy całej sympatii do Fundacji Wolności, bo z panem prezesem się znamy, natomiast akurat tego pomysłu nie do końca popieram. Przede wszystkim podejrzewam, bo państwo sami organizujecie we własnym zakresie nagrywanie komisji. Komisje są jak najbardziej jawne, więc tutaj trudno zarzucić Radzie Miasta, że łamie w jakiś sposób te zapisy. Nie, że komisje są otwarte, tak. Otwarte są i państwo wielokrotnie nagrywacie i robicie to jako swoim też w ramach mniej więcej sobie narzuconych zadań i na własny koszt, prawda? To jest, jakie ja problemy widzę? Po pierwsze, ta oglądalność tych sesji, tych nagrań z komisji pewnie nie jest duża. Ja oczywiście danych nie mam teraz, tak mi się wydaje, że nie cieszę się jakimś tam strasznym zainteresowaniem, natomiast jeżeli mówimy o zorganizowaniu systemowym tego, żeby każda komisja była nagrywana, to widzę po prostu szereg problemów. Raz jeden problem to jest problem kosztowy, że to będzie jakieś określone środki, wymagało jakichś nakładów. Nie wszystkie, jeżeli mówimy o sali numer 2, no to ona ma już wyposażenie, ale tą salę na przykład trzeba wyposażyć czy odpowiedni sprzęt. Czy ta sala numer 3 też należało wyposażyć jakiś sprzęt, więc są to koszty. Druga sprawa, kwestia transmisji. No ktoś musi tą transmisję obsługiwać, tak? Państwo teraz ludzie nagrywacie, później ktoś siądzie i będzie to odtwarzać. Tutaj oznaczałoby to, że jakiś pracownik Urzędu Miasta musiałby się tym zająć. Jeżeli te osoby, które obecnie są odpowiedzialne za zorganizowanie transmisji powiedzmy z sesji Rady Miasta, mogłoby to oznaczać, że byłoby konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby. Ze względu na to, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, no może przyjść, po to, żeby 20 osób obejrzało w internecie komisję, to nie wiem, czy jest sens wydawania jakichś pieniędzy publicznych i być może stałych, jeżeli wiązałoby się to z kolejnym jakimś tam dodatkowym etatem. My jesteśmy otwarci, ja zawsze zapraszam, możecie państwo przychodzić na komisję, żeby mogło nam się nagrywać wszystko. Oczywiście dopóki nie będą pewne elementy, może pan nagrywać, natomiast jak pojawiają się dane osób, czy jakieś osoby, kwestie dokumentów prywatnych składanych urzędowi, wydaje mi się, że wtedy pan nie powinien tego... Komisja może teraz wyłączyć jawność, dzisiaj akurat nie wyłączyła ten fragmencie dokumentów. Ale nie wiem, co, nagrywać czy publikować? To ja pozwolę sobie oddać głos sekretarzowi miasta. Przesłanka może być zrealizowana i pod kątem możliwości technicznych. To jest kwestia oczywiście co najwyżej zaangażowania określonych, wcale pewnie nie mały w niektórych przypadkach i rozwiązania, jak pan radny wskazywał, szczególnie na wyjazdowych posiedzeniach komisji, czy ewentualnie w określonych strefach działalności komisji w określonych budynkach, co do charakteru, co do pewnej specyfiki. Ja też widziałbym na przykład pracę komisji czy tej, a może na przykład komisji zdrowia, czy komisji
oświaty, w niektórych placówkach, gdzie załóżmy wizerunek, obraz osób tam przebywających też może nieść za sobą pewne ograniczenia. I pod tym względem, jeśli chodzi o te kwestie, one są istotne, ale załóżmy tutaj nie były przedmiotem oceny ze strony pana prezydenta. Tylko i wyłącznie strona formalno-prawna była przedmiotem oceny pana prezydenta. I oczywiście, tak jak pan przewodniczący wskazał, że jest wyrok sądu administracyjnego, który uważa, chociaż on nie wprost uważa, że komisje to są również organy Rady Gminy, no to można polemizować w tym zakresie. Zresztą sąd w tym wyroku nie wskazuje, że to jest organ gminy, tylko można mieć pewne ewentualnie przypuszczenia, że określona działalność ze strony komisji, bo wszak nie jest wybrana w ogóle wyborów otwartych, powszechnych, może mieć pewne cechy realizacji zadania poprzez organ jako taki. Ale też są wyroki sądu, chociażby wyrok sądu Bydgoszczy, który wskazuje jednoznacznie, że absolutnie nie można traktować komisji jako organu gminy określonego w artykule 11b, który mówi o możliwości wstępu, możliwości udziału, nagrywania czy pewnych obowiązków, które leżą po stronie na przykład prezydenta w zakresie transmisji online, jeśli chodzi o w czasie rzeczywistym obrad Rady Miasta. Więc, a jeżeli chodzi o ten wyrok sądu w Bydgoszczy, to jest sygnatura 2SA przez BD, 115305. I proszę Państwa, to co teraz nawet tutaj przybrzmiało jeszcze od sekretarza... Ale o tym mówi, że komisje nie są jawne, tak? Nie. Komisje nie są organami gminy. A to sprzed 14 lat jest, tak? Tak, ale to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia... No potem było jakieś orzecznictwo. Z punktu widzenia formalno-prawnego nie ma żadnego znaczenia. Moglibyśmy zastanowić się co najwyżej, jeżeli to byłby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z punktu widzenia oceny danego zagadnienia danej strony formalno-prawnej, szczególnie gdyby był jeszcze w określonym składzie orzekającym. Ale co do wyroków sądów administracyjnych, myślę, że tutaj nie będziemy się wdawać w dyskusję, na ile ten przepis jest obowiązujący, mimo że sprzed roku, dwóch czy trzech. W związku z tym pojawia się określony dylemat. I na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, też ta dyskusja, która przebrzmiała. Każdy może wejść na posiedzenie Komisji Rady Miasta. Każdy może, mówię o mieszkańcach, mówię o obywatelach, mówię o ewentualnie innych osobach, które są osobami na przykład prawnymi. Natomiast to, co robią na danym posiedzeniu Komisji, w tym również, jeżeli nagrywają, jeżeli robią notatki, jeżeli później upubliczniają te określone informacje i dane, to biorą pełną odpowiedzialność we własnym zakresie za te informacje, które przekazują i przetwarzają dalej. Natomiast, proszę Państwa, trudno chyba sobie wyobrazić, że na posiedzeniu Komisji, czy na sesji Rady, można już łatwiej troszeczkę, że na posiedzeniu Komisji nie są omawiane sprawy merytorycznie, nie są omawiane sprawy dogłębnie, jeśli tak można powiedzieć, i że padają imiona i nazwiska, bo po to są komisje, żeby dane zagadnienie zgłębić, żeby dane zagadnienie wskazać. Jeżeli Państwo mówicie, a szczególnie Państwo z Fundacji, że wtedy należałoby utajnić posiedzenie Komisji, to żeby utajnić posiedzenie Komisji, to musi być na to przepis ustawowy, proszę Państwa. I na dzień dzisiejszy ja mogę powiedzieć, że w zasadzie przy dwóch tego typu zagadnieniach, gdyby były przedmiotem obrad danej komisji, to podlegają utajnieniu, czyli charakterystyka i ocena na ich zdolności wyboru ławników, to jest procedura tajna. I w niektórych przypadkach, jeżeli przedmiotem obrad komisji byłyby zagadnienia, nie mówię jak raz komisji skargi wniosków, ale generalnie komisji, były zagadnienia na przykład bezpieczeństwa, gdyby Rada miała pewne uprawnienia w tym zakresie, to też można mówić, że z określonych przepisów szczególnych taki obowiązek, i to nie wola czy chęć, tylko obowiązek utajnienia posiedzenia byłby. W innych pozostałych przypadkach, kiedy przepis ustawowy nie nakazuje takiej czynności,
Ja sobie nie wyobrażam, żeby nawet komisja jednogłośnie postanowiła, że utajnia posiedzenie w jakiejś określonej dziedzinie czy sprawie. Dlaczego? Dlatego, że państwo byście się spotkali z zarzutem o działania niezgodne z prawem. Wyłączenia pewnej jawności z posiedzenia, który nie mieści się wtedy w artykule 11b, jeśli chodzi o sam udział w pracach danej komisji, uczestnictwo w tej komisji. Tutaj na dzień dzisiejszy myślę, że ani pan przewodniczący rady, ani żadny przewodniczący komisji merytorycznej, ani również radny takich ograniczeń nie wprowadza. Wprost przeciwnie, i pan przewodniczący, i przewodniczące komisji zapraszają określone osoby, informują w formule otwartej o posiedzeniach komisji, więc taki udział może być wszystkich w danym momencie na posiedzeniu komisji. Natomiast czym innym jest udział, a czym innym jest później odpowiedzialność ze strony osób nagrywających, przytaczających pewne informacje czy pewną wiedzę, która na komisji jest przekazywana. To te osoby biorą za to odpowiedzialność. I oczywiście, jeżeli się nic nie dzieje, to jest wszystko pięknie i w porządku. Jeżeli natomiast dzisiaj na przykład były omawiane określone zagadnienia już czysto takie ludzkie, osobowe, z danymi osobowymi i tak dalej, to może paść zarzut niewłaściwego wykorzystania bez zgody danej osoby, danych osobowych, jeżeli takowe dane się pojawiły. Dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale no nie chciałbym tego wątku rozwijać, bo myślę, że w tym gronie wszyscy wiemy, co mamy na myśli pod kątem danych osobowych. I oczywiście tutaj absolutnie nie widziałbym żadnego, nawet prawnej możliwości, żeby pan przewodniczący na posiedzeniu komisji mówił: proszę państwa, teraz mówimy o określonej sprawie tylko i wyłącznie przez pryzmat, że to dotyczy krakowskiego przedmieścia, bez określonej, nie wiem, numeracji, osoby, zdarzeń, które mają miejsce, bo to przecież na państwa posiedzeniu komisji, na danej komisji te zagadnienia muszą być określone, sprawdzone. To zrobiliśmy i myślę, że to jest rozwiązanie w jakimś zakresie prekursorskie, może już nie teraz, ale państwu podajemy, jak radnym, czy osobom upoważnionym, podajemy w określonej formie pełną treść dokumentu, nieanonimizowaną, z imionami i nazwiskami, z jakimiś cechami, które są nawet danymi wrażliwymi, ale państwu radnym, to państwo później radnym nie bierzecie za to odpowiedzialność, co się później z tym materiałem dzieje. Ale w formule otwartej, jeśli chodzi o BIP, podajemy dane zanonimizowane. Dane zanonimizowane nie tylko z imienia i nazwiska, ale jeżeli są jakieś określone informacje, cechy o danym zdarzeniu, skarce, osobie, czy kogoś jeszcze innego, kimś jeszcze innym, to również anonimizujemy te dane, żeby z jednej strony spełnić wymogi formalno-prawne, ale z drugiej strony, proszę państwa, uchronić gminę, urząd, państwa radnych od pewnej odpowiedzialności, która wbrew pozorom coraz częściej jest egzekwowana, może nie w samym Urzędzie Miasta Lublin, ale już mamy kilka przynajmniej zapytań, jak dane osobowe danych osób są przetwarzane w konkretnych osób, ale w niektórych samorządach ktoś mocno już są artykułowane tego typu kwestie. I oczywiście nagrywajcie państwo, czy ktoś może nagrywać, róbcie państwo z posiedzeń notatki, nie ma żadnego problemu, posiedzeń komisji oczywiście. Natomiast jeżeli państwo chodzi o nagrywanie, to od strony formalno-prawnej prezentacji później w IBIE, niestety, ale nie ma takiej możliwości prawnej. Ta możliwość prawna się pojawiłaby, jeżeli oczywiście przepisy byłyby zgodne z konstytucją, gdyby została wdrożona, uchwalona i wdrożona ustawa o jawności życia publicznego, bo tam w projekcie tej ustawy ustawodawca oczywiście w projekcie szedł dalej, że również, ale literalnie wskazał, że posiedzenia komisji i tak dalej, bo tam jeszcze było zarządów i czegoś tam jeszcze innego, muszą być nagrywane i muszą być później prezentowane w formule otwartej na IBIE czy jakichś tak innych komunikatorach. Natomiast na dzień dzisiejszy ustawy w tym zakresie jeszcze nie ma. Mało tego, mimo że te prace dotyczące zmiany ustawy o samorządzie gminnym w tym zakresie, jeśli chodzi o zwiększenie możliwości oddziaływania obywatelskiego, no nie tej ustawy o zastępstwie udziału obywateli w życiu publicznym, były
zmieniono zapisu dotyczącego jawności, wskazując, że wszystkie gremia, bo nie na pewno organy, ale wszystkie gremia mają możliwość, muszą być nagrywane i prezentowane później. Jeżeli chodzi o taką stronę formalno-prawną jeszcze i dosłownie w trzech zdaniach, to bardzo prosimy się pani kierownik o informację już konkretną dotyczącą z jednej strony jawności i co mamy na myśli tutaj, a bardziej co ustawodawca ma. Kwestia jeszcze ochrony wizerunku i kwestia ochrony danych osobowych. Gdzie oczywiście, jak będzie przepis, natychmiast rozpoczniemy w tym zakresie czynności, żeby nagrywać obraz, nawet online, prezentować na zewnątrz. Ale na dzień dzisiejszy takiej dostępu nie mamy. I tutaj, no, niestety, ale chcemy chronić, czy staramy się chronić państwa radnych, czy organ uchwałodawczy i organ wykonawczy w tym zakresie. Jakie są propozycje innych miast, to nie chciałbym dyskutować, bo to nie jest gremium, gdzie ten temat jest dzisiaj omawiany. Natomiast, proszę państwa, wczoraj, poniedziałek i wtorek byłem na posiedzeniu Komisji Sekretarzy Unii Metropolii, czyli 12 największych miast. Też zastanawialiśmy się nad pewnymi kwestiami w tym zakresie odnośnie transmisji online i później materiału z obrad Rady, gdzie ustawodawca fajnie zapisał, tylko nie dodał jeszcze jednego. Jak dokument ma później być pokazany w formule otwartej w BIP-ie i w innych komunikatorach, w inny sposób zwyczajowo przyjęty przez gminę. Bo to nie jest takie zero-jedynkowe, że ten obraz, który idzie online, ma być później pokazany w takiej samej formule, jak został nagrany i wpuszczony online. Ale niektórzy mówią wprost, proszę państwa, ale jakim prawem anonimizujecie państwo? Przecież to jest trochę inny dokument. Też jest pewien rozdźwięk w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy wszystkie dokumenty, które idą później do BIP-u, są anonimizowane przez wszystkie samorządy, przynajmniej dużych miast. Jeśli pan przewodniczący, panie Pawle, się proszę o zdanie jeszcze tutaj. Ja już tylko króciutko nawiążę do tych kwestii formalnych. Pan prezes wspomniał o przepisie artykułu 11 do ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o jawności działalności organów gminy. Oczywiście należy się z tym zgodzić. Natomiast trzeba rozróżnić dwie kwestie. Czym innym jest zasada wyartykułowana w tym przepisie jawności działalności organów publicznych, a czym innym są formy tej jawności. I nawet już w tym przepisie, artykuł 11 dali, mówimy faktycznie, działalność organu gminy jest jawna. Przepis ten w ustępie drugim mówi, na czym polega ta jawność. A więc ta jawność, jeśli chodzi o komisję rady, polega na prawie wstępu na posiedzenie komisji rady i prawie dostępu do dokumentów, w tym protokołów z posiedzeń komisji rady. Ten przepis nie mówi o możliwości nagrywania. W szczególności, ale proszę zauważyć, że jakby rozwinięciem czy doprecyzowaniem tego przepisu są przepisy ustawowe o dostępie do informacji publicznej, o czym mówiłam na poprzednim posiedzeniu, artykuł 18, który mówi, że po pierwsze artykuł 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi o sposobach udostępniania informacji i mówi, jeśli chodzi o udostępnienie materiałów audiowizualnych, to ustawa zezwala tylko, czy mówi tylko o takich organach, które pochodzą z poprzednich wyborów. Mamy artykuł 7, ustęp 1, punkt 3. Czyli musimy stosować wszystkie przepisy, tak, jeśli chodzi, tak, które wchodzą w grę, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej. Ponadto artykuł 18 mówi o tym, że posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ustępie 1, są jawne i dostępne, o ile tak stanowią przepisy ustaw, akty wydane na podstawie lub organ pomocniczy tak stanowi. Wszystkie przepisy, czyli konstytucja, ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o dostępie do informacji publicznej, nie wspominają ani w jednym przepisie o możliwości nagrywania i transmitowania posiedzeń komisji. Taką możliwość przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, ale tylko w odniesieniu do sesji, w artykule 20 bodajże, tak? Ten artykuł jest dopiero podstawą przetwarzania danych osobowych wszystkich tutaj nas, bo każdy z nas ma dane osobowe, tak? Czyli bez względu na to, czy pełnimy funkcje publiczne, czy też nie, czy to są mieszkańcy, czy nie, ten przepis stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych. Jaką będziemy mieli podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeśli chodzi o
transmitowanie czy też upublicznianie nagrań posiedzeń komisji. My nie mamy podstawy do przekazania. Zgodnie z RODO. Artykuł 3.1 RODO będzie Państwo, mam kilka podstaw. Przesłanie uprawniające administratora do przetwarzania danych osobowych. Jedno z nich jest obowiązek prawny. Niestety artykuł 20 ustawy o samorządzie gminnym nie daje nam podstaw do przetwarzania danych osobowych w okresie wizerunku osób, które uczestniczą w komisjach na dzień dzisiejszy. Tak jest powtarzane zawsze. Jeżeli byśmy chcieli takie coś, to byśmy musieli robić to wyłącznie za zgodę tych osób. Ale jeżeli badają nazwiska tych osób, powiedzmy na komisji mamy takie dokumenty, w jaki sposób administrator danych dokumentuje fakt, że dają takie zgody? Pamiętajcie też Państwo o jednym. Zgoda charakteryzuje się jedną charakterystyczną rzeczą. Zgodę można wycofać. Czyli Jan Kowalski, jeżeli Państwo zaprosicie tutaj takich Państwa, jak tego linku znamy, wyrazili zgodę, tak nagle zostało upublicznione, no i ją wycofają za tydzień. Co dalej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, te dane powinny zostać natychmiast usunięte. Pomijam o konieczności spełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, które dane dotyczą, oraz całego szeregu komplikacji, które takie rozwiązanie nie jest. Pamiętajmy też o jednym, że na dzień dzisiejszy jeszcze procesowany jest projekt zmiany 168 ustaw o tym roku. Nie ma jeszcze takiego dużego przykładu dziennego. Na dzień dzisiejszy, tak jak tutaj uzupełniając wszystkie tutaj informacje, które Państwo tutaj usłyszeli, nie mamy podstawy prawnej przetwarzania danych w oparciu o artykuł 6.1c. Czyli nie ma takiego obowiązku prawnego. Dziękuję bardzo. Dzielę jeszcze głos panu. Szanowny wolontariusz Fundacji Wolności. Ja nie wiem, czy pana sekretarza dobrze zrozumiałem, czyli jeżeli będzie taki obowiązek wprowadzony tą nową ustawę, na przykład za pół roku, to te wszystkie problemy, które wy tutaj przedstawiacie, przestaną istnieć, tak? Bo będzie podstawa prawna do tego, żeby nagrywać i... Ale czy jak ktoś wycofa tą zgodę, której pan przed chwilą... To jest co innego zupełnie. Jeżeli jest podstawa prawna ustawowa, to tak jak przy nagrywaniu i sesji rady. Nie jest potrzebna zgoda, natomiast jest potrzebny na klauzula informacyjna. Czyli jeżeli ja wejdę w przestrzeń, w naszym przypadku w sali numer 2, gdzie kamera można też takiej informacji przed wejściem tutaj pokazać. Rozdzielmy kwestie zgody na przetwarzanie od klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna musi być zawsze... Można położyć ze zgodą. Ja ostatnio byłem w urzędzie, to się przedstawiłem i od razu dostałem kartkę RODO, żeby wypełnić. To tutaj nie można tak samo. Ale nie wiem, co to było założone, do czego pan dostał. Być może ta zgoda była zupełnie niepotrzebna. Panie tak dyrektorze. Myślę, tak samo jak te argumenty wasze wydają mi się zupełnie niepotrzebne, ale czyli rozumiem, że ogólnie rzecz biorąc te argumenty, wszystkie stracą znaczenie, jak wejdzie ta ustawa, powiedzmy za pół roku i będzie można to wtedy zrobić. Jeżeli będzie taki przepis, no bo on był na razie w projekcie ustawy, jeżeli będzie taki przepis, który nakaże czy wskaże obowiązek transmisji z posiedzeń komisji, nie wiem, zarządów powiatów na przykład, jakichś innych jeszcze gremiów, to oczywiście wtedy będziemy musieli się dostosować. Ale to znaczy, że ustawodawca, skoro wprowadził ten przepis, to dochodzi do tego samego wniosku, co Fundacja Wolności, że jednak warto to robić. I jeśli będzie. Jeśli to będzie, ale ja wprowadziłem ten wątek, że taka ustawa jest na stole. Pan sekretarz powiedział, że to jednak da się zrobić. I on chcąc to zrobić, to próbuję zrozumieć. Czy jest ustawa, która zakazuje nagrywania wizerunku? To nie jest przepis. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej jest powszechne obowiązującym prawem. Podstawą prawną jest rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych. Drugi przepis jest artykuł 81. RODO, tak. A drugi to jest artykuł 81 prawa europejskiego, który mówi wprost, tak, że rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Proszę pana, więc ja to nagrywam od lat. Tak. Publikujemy to w Fundacji Wolności, żadnych problemów nie. Być może nikt nie zgłosił skargi do WODO obecnego pana w tej sprawie, tak? No nikt nie zgłosił. No. Na dzień dzisiejszy samo posiadanie danych nie jest przetwarzane. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, ja z panem prezesem kiedyś rozmawiałem. Chciałbym, żeby ktoś pierwszy wystąpił do fundacji z wnioskiem, w jaki sposób fundacja przetwarza dane osobowe konkretnie wnioskującej osoby. Nie, ja nie wystąpię, ale
W przyszłości może kiedyś tak, jak będzie rozporządzenie nad rynkiem obowiązywało. Proszę Państwa, to fajnie się mówi do czasu, kiedy nic się nie wydarzy. Natomiast organ administracji samorządowej, publicznej generalnie, nie ma ubywać, tylko ma faktycznie postępować zgodnie z prawem i te wszystkie przesłanki, które niosą za sobą pewną niemożliwość prawną oczywiście nie realizować, a tam, gdzie jest pewna obawa, to oczywiście dopełni wszystkich formalności. Na dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałem, konkludując, nie są tutaj przesłanki techniczne, finansowe, one są istotne, ale nie są argumentem do opinii negatywnej, jeśli tak by można powiedzieć, czy wskazanie, że petycja nie powinna być uratowana w tym zakresie, tylko i wyłącznie przesłanki prawne. I z tym oczywiście można polemizować, ale chyba należy się zgodzić. Mało tego, w przypadku, kiedy jeszcze dotyczą pewne przepisy administracji samorządowej, to musi być jasny i klarowny przepis pozwalający na takie czynności, a nie precyzujący, że jak w szczególności, to można wszystko w tej szczególności ująć, co nie jest przyjęte prawem. W przypadku administracji publicznej tak do końca to nie działa i też są w tym zakresie określone wyroki sądu. Więc konsekwencje oczywiście prawne. Bardzo dziękuję. Jeszcze proszę. Dziękuję. Dwie kwestie jeszcze tylko poruszone. Ciekawy wątek, bo tam wcześniej w komisji nie było o tym, że są komisje jakieś wyjazdowe. Mówi, że tam na lotnisku czy gdzieś jest na przykład wejście do jakiegoś pomieszczenia, gdzie byłby problem, że tam nie można tak dalej, to z drugiej strony też musicie rozwiązać problem, że mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Oni też musieliby tam na to lotnisku, dlatego musieliby pojechać i do tych miejsc też wejść, więc to jest podobny problem, że tak czy siak to czy będzie nagrywana komisja, czy nie, to i tak ten problem tego dostępu jest. Natomiast tutaj pan inspektor, dobrze mówię, powiedział, że samo posiadanie danych jest przetwarzane. Oczywiście, czyli nawet jak my przyjdziemy, nagrywamy kamerę, nawet jak tego tak, publikujemy, to potem notatki zrobimy. Tych danych, które państwo posiadają. Czyli nawet jak notatki zrobimy, tylko zrobimy po tym, to już jest przetwarzane. Tak, to, że posiadamy, patrzymy, widzimy. Powinniśmy poinformować, mieć zgodę tych osób. W tej konkretnej sytuacji, nie wszystkich, tak? Bo przetwarzanie organów osób publicznych, ale nie wątpimy tutaj państwo radnym, należy jak najbardziej zgody pewnie nie trzeba, ale jeżeli przyjdą osoby. No na przykład jak przypadek osób mieszkańców. Tak, państwo są odpowiedzialni za to, żeby taką zgodę uzyskać, skończyć obowiązek informacyjny i w tym zakresie lepiej państwo przetwarzają te dane. I oczywiście państwo odpowiadają za treść tych danych. To jest też problem, na którego urząd nie może nagrywać na wideo, tak, w posiedzeniu komisji. To jest dokładnie na samą bramę. Dobrze, czyli to jest też ten problem, dobrze. Ustawa o samorządzie gminnym nakazuje nam nagrywać wyłącznie pracę rady, sesję rady gminy. To mamy dobrze podstawę prawną. Chciałbym kontynuować, znaczy chciałbym kontynuować jedno zdanie, żebyśmy byli też dobrze zrozumiani. Proszę Państwa, myślę, że wolą Państwa zgłaszających petycje nie jest samo nagrywanie, bo tak jak urząd, czy tak, jak Wysoka Rada, komisja. Ale samo nagrywanie jest przetwarzanie. Tak, oczywiście, ale jeżeli dla jakichś tam celów było zasadne nagrywanie, to moim zdaniem, jeżeli to byłby materiał wewnętrzny, dokument roboczy, to taka technika mogła być przyjęta. Natomiast nie sądzę, że petycja mówi o tym, że by urząd nagrywał i koniec kropka. Petycja mówi o nagrywaniu i prezentacji później tego na zewnątrz. To trzeba mówić o tym łącznie. Jasne, łącznie. Ale chciałbym kontynuować. I w związku z tym, bo na większości komisji tutaj też należy dyktafon. Jest nagrywana na dyktafon, prawda? Przez urząd komisji. Czyli, a samo nagrywanie jest przetwarzaniem. I tutaj jak urząd się związuje z tych obowiązków informacyjnych i dlaczego jest urząd fizycznie urząd nagrywa dźwięk na przykład na dyktafon, a nie ma możliwości, żeby urząd nagrywał obraz. I dźwięk. Panie prezesie, jest możliwość fizyczna i prawna nagrywania również wideo przez urząd, jeżeli to by służyło tylko i wyłącznie do pracy wewnętrznej jako dokument wewnętrzny. Ale nie, bo samo nagrywanie jest przetwarzaniem. Proszę Państwa, no to jak Pan pisze protokół,
protokole są również umieszczone imiona i nazwiska i ceny, pewne zdarzenia, sytuacji, to też jest przetwarzanie danych. Przy czym my tutaj, my mówimy w jednym elemencie z Państwa wniosku, Państwa petycji. Czym innym jest tworzenie dokumentu wewnętrznego w formie nagrania... Nie ma takiego istotnego pojęcia dokumentu wewnętrznego, panie sekretarzu. Jest potocznie stosowany. Jest potocznie, tak. I oczywiście też patrząc na wyroki sądów, jak i również nieudostępnianie w trybie informacji publicznej takich dokumentów, to na dzień dzisiejszy są przesłanki prawne, żeby tego nie robić. Mało tego, dokumentem z posiedzenia komisji jest protokół. Dokumentem z posiedzenia Rady Miasta jest nagranie wideo teraz po zmianie przepisów i jest protokół. I oczywiście to są dokumenty w przypadku komisji, gdybyśmy mówili o nagraniu głosu, czy nagraniu głosu i obrazu, byłyby traktowane jako dokument, to powiem jeszcze raz, wewnętrzny, tylko i wyłącznie pomagający komisji, panu przewodniczącemu, osobie obsługującej Radę, w pracy nad stworzeniem protokołu. Wtedy nie ma przetwarzania danych osobowych. Jest zawsze przetwarzanie danych. Natomiast to przetwarzanie danych poprzez głos i poprzez obraz jest wewnętrzne i zazwyczaj jest, w naszym przypadku zawsze, jest później kasowane. Czyli jest, w ogóle jest niepotrzebne, tak? I oczywiście w tym przypadku jeszcze mówimy o realizacji celu publicznego, czyli zadań publicznych, czyli realizacji skargi, żeby pokazać, rozpatrzyć, zweryfikować te wszystkie czynności. Ale myślę, że Państwu nie chodzi o nagrywanie obrazu i żeby on był w dyspozycji urzędu jako dokument wewnętrzny, tylko chodzi Państwu, zresztą taka jest treść, żeby nagrywać i pokazywać później w określonej formule, czyli IP-ie. Państwo chcecie na Facebooku, to Facebook moim zdaniem absolutnie odpada i to wyjaśnię. To jest na Facebooku, nie można. Absolutnie nie. My mamy swoje zasoby, umieszczamy wszystkie. Wie pan, że Urząd Miasta to robi? Linka z Facebooka do zasobów informacyjnych jak najbardziej. Tak. Ale, to nie, jest, ale to mówimy o linku, czyli nie tak, mówimy jest, o publikacji sesje, materiału tak na Facebooku. No. Tak jak są sesje publikowane na Facebooku. Panie Prezesie, tak samo jak są publikowane informacje z sesji, to też jest informacja poprzez przekierowanie na określony link na Facebooku, ale na Facebooku nie ma ani jednej klatki, przepraszam za wyrażenie, jeśli mogę powiedzieć potocznie, jak i również nie ma żadnej danej osobowej z punktu widzenia przetwarzania w ramach tego materiału. Natomiast w związku z tym, że ustawodawca wskazał 3 miejsca do publikacji nagrań z obrad Rady, to jest i strona miejska, i w inny sposób zwyczajowo przyjęty, doszliśmy do wniosku, że na Facebooku, jak będzie link przekierowujący do materiałów w zasobach Urzędu Miasta, na serwerach Urzędu Miasta, to nie jest ani złamanie prawa, jak również jest ochroną gminy z punktu widzenia przetwarzania danych przez podmioty z państw trzecich, do których nie mamy możliwości później wprost oddziaływać z punktu widzenia zachowań, spełnienia określonych norm prawnych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie publikujemy żadnego materiału na Facebooku, tylko przekierowujemy linkiem do zasobów gminy. Ale w tym przypadku komisji absolutnie jest to niemożliwe od strony formalno-prawnej i oczywiście tutaj namawiamy szanowną komisję, żeby jednak nie było możliwości na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że przepisy prawne na to nie pozwalają, transmisji z obrad online, czy później prezentowanej w IP-ie, jeśli chodzi o posiedzenia komisji, czy to komisji skargi wniosków o petycje, czy innych komisji Rady Miasta. Bardzo dziękuję, panie sekretarzu. Czy są jeszcze... Ja mam jeszcze jedno pytanie. To w związku z tym, że udzieliłem panu głosu, to pierwsza rzecz. Nie, bo pan realizował się do tego pierwszy, dlatego... Ale ja poczekam. Okej, zgadzam się, tylko pan zaczął, więc teraz udzielam... Czy w związku z tym, że jeżeli macie nie jest zgodne na przetwarzanie moich danych osobowych, to ja mogę żądać skasowania tego nagrania? Nie, nie, bo obrady są jawne, tak? Bo obrady są jawne i jeżeli pan przyszedł tutaj, to tutaj pan przyszedł... I wypowiadać. Natomiast
oczywiście ten materiał... Imię i nazwisko moje. Romana. No bo o tym rozmawiamy chyba, w ogóle to o tym rozmawiamy. Romana, jeżeli chodzi o to nagranie, które jest w tej chwili nie wideo, tylko nagraniem słownym, to oczywiście jest to nagranie czasowo przygotowane w celu sporządzenia później protokołu i to nagranie, proszę pana, będzie skasowane. Po jakimś czasie, w zależności od tego, kiedy pan przygotuje protokół, pan przewodniczący, czy wysoka komisja go zweryfikuje, pan przewodniczący podpisze i przekaże do przewodniczącego rady zgodnie z procedurą. No, i wtedy to nagranie wewnętrzne jako dokument jednak roboczy będzie skasowane, więc nie mówimy później o przetwarzaniu danych osobowych. Ale przepraszam, natomiast wszystko jest przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli w danym momencie pracujemy, oferujemy danymi. Jeżeli byśmy tylko zapisali pana imię i nazwisko i położyli to do segregatora, to też przetwarzamy dane osobowe. Nawet gdyby te dane leżały rok, dwa, trzy nieaktywnie, to też przetwarzamy dane osobowe z punktu widzenia prawa. No, podstawowa zasada i definicja wynikająca z rozporządzenia, później w jakimś zakresie przytoczona trochę w ustawie naszej ochronie danych osobowych mniejszym stopniu, ale z rozporządzenia, co mamy na myśli przy przetwarzaniu danych, myślę, że nie pójdzie na dzień dzisiejszy po tych już latach zarządzania danymi osobowymi żadnych wątpliwości. Jeżeli pan swoje imię i nazwisko wypowiedział, a my nagrywamy, to pan wyraził na to zgodę, na takie imię i nazwisko, żeby przytoczyć. Jeżeli to z punktu widzenia formalno-prawnego jest zasadne, żeby później to nazwisko pana powielić w protokole, bo to pan będzie już uznawał, to oczywiście to imię i nazwisko pana, funkcja, cokolwiek jeszcze innego, może jakieś cechy, gdyby pan jeszcze wypowiedział, też będzie w tym protokole. I dla radnych i osób upoważnionych do przetwarzania tych danych osobowych z punktu widzenia protokołu jest jasne, że mogą zarządzać tymi danymi, w cudzysłowie mówiąc, przetwarzać je. Natomiast jeżeli byśmy upubliczniali te dane chociażby w BIP-ie, to one podlegają anonimizacji, jeżeli pan nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne, bądź też nie mamy pana zgody. I oczywiście niektórzy się ludzie zrzymają, że gdzieś jest wykropkowane AW i jest w BIP-ie taka informacja, bo dla mnie jest ważne, żeby AW było rozszyfrowane, nie wiem, Anna Kowalska na przykład. Ale niestety jak publikujemy, biorąc odpowiedzialność za to, również musimy anonimizować dane. Stąd też, jeżeli państwo publikujecie nagranie na swojej stronie internetowej, wpuszczacie do Facebooka, gdzieś jeszcze indziej, państwo bierzecie odpowiedzialność. No, nie chciałbym być prorokiem, ale to od państwa zależy, jak te dane są anonimizowane, albo co państwo możecie pokazać, albo z czym państwo możecie pójść, albo co może później państwa narazić na określone państwa pewne konsekwencje. Ja nie mówię o jakichś karach podejrzanych, ale trzeba pamiętać, że w przypadku administracji publicznej w Polsce to jest kara do 100 tysięcy złotych, a trzeba pamiętać, że jeżeli to nie są instytucje publiczne, administracji szczególnie publicznej, to jest to kara 20 milionów euro lub... Nie, ja tylko chcę powiedzieć, ja nie mówię, że... Bo pan mówi, że to nie są duże karty, kary 20 milionów euro to nie dużo? Albo do 4% wartości obrotu globalnego firmy. I mają firmy na przykład handlowe już niektóre problemy, z punktu widzenia również Polski, że takie postępowania wyjaśniające przynajmniej są już prowadzone w myśl przepisów rozporządzenia, które weszły w życie w ubiegłym roku. Ale no, to nie my, to myślę, że nie radni, to nie urząd, to nie osoby uczestniczące w określonych posiedzeniach będą na to zwracać uwagę. To niektórzy obywatele, niektórzy mieszkańcy, którzy mają takie prawo. I z tego prawa korzystają. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy na sali? Ja mam ostatnie pytanie. Kiedy to nagranie zostanie skasowane? Po napisaniu protokołu. Czyli za tydzień już będzie skasowane? Nie. Znaczy, proszę państwa, nie wiem, czy Fundacja Wolności, ale jakaś osoba, czy fizyczna,
czy prawna pytała, znaczy prosiła o udostępnienie nagrań z posiedzenia komisji, już nie pamiętam, była kiedyś takie. Chyba była osoba fizyczna, ale nie można podać imienia i nazwiska. Tak, osoba fizyczna, która występowała, nawet chyba później skarżyła nas, czy miała skarżyć się za bezczynność, bo oczekiwała właśnie nagrania z posiedzenia komisji. I no, przegrała. Przegrała w sądzie, bo sąd stwierdził, że nagrania jest już skasowane. Z tego co pamiętam, ale nie zrozumiałem. Konsekwencji sąd tak stwierdził z punktu widzenia materialnego dowodu, ale na początku, jeśli chodzi o samo orzeczenie i wywód, kierował się znowu... Dokumentem wewnętrznym. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą dyskusję. Jeszcze jedna no, czekamy. Czy widzę, że nie ma innych, zatem pozwolę złożyć wniosek o zamknięcie listy dyskutantów, żeby ostatni był pan Piotr. No ale no może panie radny, ja zachęcam do dyskusji. Niech pan głosuje. No to dobrze. Pan Piotr Popiel i po nim zamknięcie tej listy dyskutantów. Słucham? Jeszcze będzie się chciał być może dalej. Jeżeli znaczy nie widzę sprzeciwu, zatem jeśli nie widzę sprzeciwu, to po prostu uznajesz ten głos. To sprzeciw. To tak, to dajemy pod głosowanie. Kto z pani panowie jest za? Kto jest przeciw? I nikt się nie wstrzymał. Proszę, pan radny Piotr Popiel. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Ja naprawdę bardzo mocno się wsłuchałem w pana bardzo obszerną wypowiedź. I muszę powiedzieć, że tych wątków nowych naprawdę wyłapałem wiele w stosunku do tego, co padło na ostatnim. Na ostatnim posiedzeniu komisji naszej skargi wniosków. Ja swojego zdania jednak nie zmieniam, że to jednak powinno być jawne. Choć obaw przyjmuję, jest wiele. Przyjmuję to, tak, jest wiele. Natomiast to chodziłoby raczej chyba o kwestie techniczne, w jaki sposób to wszystko mogłoby zafunkcjonować. Niemniej jednak ja chciałbym zapytać, czy moje wypowiedzi, tak, jak są nagrywane, to rozumiem, są przetwarzane przez urząd. Ale no dobrze, czy ja w takim razie, jako że jestem rejestrowany, tak, czy ja mogę mieć dostęp do tego nagrania? No bo nie bardzo rozumiem, dlaczego nie miałbym. Pan jako radny ma możliwość dostęp do tego nagrania w momencie, kiedy to nagranie jeszcze jest. Tak. To jeśli mogę, szanowny panie sekretarzu, szanowni państwo, ja nie chcę być uszczypliwym, ale ja doskonale pamiętam bardzo przykrą sytuację z Komisji Rozwoju w poprzedniej kadencji i pamiętam, jak bardzo nieprzyjemne zachowanie było innych członków komisji. I dlatego też występuję w tym momencie z wnioskiem, żeby wszystkie nagrania z komisji, w których jestem, żeby były mi na bieżąco udostępniane. Bardzo bym serdecznie o to prosił, jeszcze dopóki one istnieją. Mam prawo chyba sobie zarchiwizować, ja nie chcę ich udostępniać, nie mam takiej intencji na dzień dzisiejszy. Zresztą przyjmuję z pokorą to, co pan sekretarz był łaskaw powiedzieć w zakresie przetwarzania danych osobowych. Natomiast no, chciałbym, że tak powiem, do własnej dyspozycji. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, moim zdaniem do czasu, kiedy te nagrania są, można je udostępnić. Natomiast panie radny, formę udostępnienia, oczywiście to będzie zależało od jednak organu, od jednak urzędu. I trudno mi powiedzieć, czy tutaj będzie to prezydent z punktu widzenia organu wykonawczego, czy będzie tym administratorem rada. Ale to jeżeli pan będzie oczekiwał takiej pełnej informacji, to oczywiście pomożemy również panu przewodniczącemu rady wybrać tutaj, przepraszam za wyrażenie prawne, tylko i wyłącznie możliwości. Natomiast oczywiście w jaki sposób pan będzie to później archiwizował, to pan bierze odpowiedzialność za ten materiał. Tak jest. Pan bierze również odpowiedzialność za ten materiał, jeżeli będzie przetwarzany przez osoby trzecie. Ale panie sekretarzu, ja to zrozumiałem. Dalej, tak, no, ja to rozumiem. Przyjmuję tyle. Dziękuję bardzo. Natomiast technicznie, to jeśli państwo chcecie, nie wiem, mogę przynieść 100 płyt CD i tyle. Mogę przynieść dysk twardy, jeśli to państwo... Prosimy Jota w urzędzie zawsze. Ale żeby bez wirusa. O. Tylko określcie państwo, tak, co lepsze. Ja się dostosuję. Też formą jest odsłuchanie. Nie, przepraszam, jeśli państwo mnie nagrywacie, a to jest przetwarzane moim danym, to ja chcę mieć dostęp do tego nagrania. Ale panie radny, pan jest... Weźmy, osobą,
proszę o tym pamiętać i pan Rustow ma troszeczkę inne, z jednej strony prawa, przepraszam za wyrażenie, że inne, ale z drugiej strony obowiązki. Oczywiście nie chciałbym tutaj zdominować tego powodu dzisiejszego posiedzenia komisji, natomiast pan myślę, że zanotował, zostało nagrane pana stwierdzenie, będzie stwierdzenie, prośba będzie rozpoczęta. Za wniosek i odpowiedź bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem się dyskutantów, chciałbym zaproponować wniosek w świetle przedstawionych dzisiaj, ale także i w ubiegłym miesiącu argumentów o uznanie petycji za niezasadną. Przyjęcie takiego wniosku będzie równoznaczne z przyjęciem projektu uchwały o takiej samej treści. W związku z tym, kto z pań i panów radnych jest za uznaniem petycji Fundacji w sprawie nagrywania posiedzeń komisji za niezasadną, proszę o podniesienie ręki. Kto z pań i panów radnych jest przeciw? Kto z pań i panów radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt numer 6, jest to punkt wiceprzewodniczącego komisji. Pozwolę sobie, pan radny Zbigniew Turkowski. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę, ale nie ma pani Małgosi, w takim razie chciałem zgłosić kandydaturę przez pani Moniki. Czy pani radna Monika Żołowska wyraża zgodę? Ja, panie przewodniczący, chyba z dzisiaj będę jeszcze rozmawiał z panią radną, posłuchałem tylko ja powiem, że były dobre intencje, że się naprawdę cieszę. Dziękuję. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą pani Moniki Orzechowskiej na stanowisko wiceprzewodniczącej komisji? Proszę o podniesienie ręki. Kto z pań i panów radnych jest przeciw? I kto się z państwa wstrzymał? Proszę, kamera tutaj. Chciałem panie również gratulować. Ostatnim głosowaniem przy ostatnim punktem porządkowym są sprawy wysiada. Oddaję głos radnym. Panie przewodniczący, zgłosił się do nas mieszkanie z posłowie 3 minuty przed komisją. Miałem możliwość tylko zamienić słowo, że chciałbym zabrać głos. Czekał tutaj dzielnie do końca, więc prosiłbym, żeby komisja wysłuchała, co ma do powiedzenia. Tylko będzie pan nagrywany, nie pan. No to ja nie będę nas. Ale pan ten patrzył, żeby pan się przedstawił. A nie, nie, nie muszę. A dobra, proszę. Nie, 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 nie. W tej chwili jestem mieszkańcem jezuickiej 5-7. Mam pewien problem. Zostaliśmy pozbawieni strychu i suszarni. I ja uważam, że zostało to zrobione podstępem. Mimo, że była uchwała była. Jeden z mieszkańców chciał strych. Mieszkańcy zagłosowali, wspólnota. To mi część mieszkań jest tych gminnych, a część wspólnoty w tej kamienicy, że owszem, sprzedadzą strych, był jeden warunek, żeby nie suszarnie i wyjście na dach. Po jakimś czasie okazało się, ten pan, który kupił, no już nie będę wnikał, że kupił to za połowę, ktoś inny chciał kupić pół strychu, dawał 93 tysiące, ten pan kupił cały strych za 49 tysięcy. Nad miasto? Od miasta wspólnoty. Od wspólnoty mieszkaniowej. Tak. To nie od no to część mieszkań jest gminnych. Tak, ale sprzedawała wspólnota mieszkaniowa, a decyzje podejmowały na parę. Tak, z tym, że w tej uchwale było, że będzie suszarnia. Ten pan, który kupił, zajął cały strych. Oczywiście nie mieliśmy dostępu do tego, był praca administracyjna. Ja poszedłem do zarządu, do prezesa, żeby dostępu projekt budowany. Chciałem się dowiedzieć, co tam będzie robione, jak będzie robione. Prezes powiedział, że projektu nie ma. Na tamten dzień, że zgłosić się do pana, który kupił to mieszkanie. On ma. Uważam, że przede wszystkim projekt powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców, dla całej wspólnoty. No to już uchwała ważne. No w tej uchwale było, że będzie suszarnia, która będzie to spogólnie udostępniona. W międzyczasie ten pan, który kupił, zebrał podpisy od części udziałowców, ponad 50%, którzy się rzekają, jak są suszarni. No, myśmy tą uchwałę zaskarżyli do sądu. Sąd ją anulował i w tej chwili ta uchwała jest nieważna. Ale my nadal nie mamy dostępu do suszarni.
nie zamknięte. Pytałem tego pana, mówi, że on zabrał ponad 50% udziałowców, którzy nie są słyszalni. I zapisy do sądu mamy się i tak to się będzie nagrywać. No i jeszcze, dlaczego sąd tą uchwałę anulował? Bo podpisy zbierał kupujący, a powinien zarząd. Ale jeszcze wcześniej, jeszcze wtedy wspólnocie miałem na mieszkanie, jak było wezwane zebranie, ten pan kupujący przyniósł część głosów w formie podpisu. I jak zapytałem pana prezesa, dlaczego to pan kupujący zbierał, to pan prezes powiedział, to ja zbierałem. No to zapytałem, dlaczego nie poszedł do wszystkich mieszkańców. No bo jak już zebrał ponad 50%, uważał, że nie ma sensu dalej chodzić. Czyli zarząd nie reprezentuje całej wspólnoty, tylko części. Bo powinien, ja uważam, że powinien pójść do wszystkich i powiedzieć, zgadza się, że sprzedaż rezygnujecie z suszarni, czy nie? Przeszedł tylko ponad 50% no i tak zostało. I w tej chwili, mimo że ta uchwała została unieważniona przez sąd, my nie mamy tej suszarni. I ten pan, który kupił, tak jak mówiłem, powiedział, że suszarni nie będzie, bo zebrał ponad 50% udziałów, którzy nie są suszarni. No i co dalej? Przeszedłem tutaj, bo jako mieszkaniec Lublina i głosuję na radę, no, na któryś tam, no nie no. Jako nas ich nie mówi, bo nie ma. Nie, tylko że jak przyszedłem z problemem, no tak mam problem. I dlaczego przyszedłem? Bo większość mieszkańców to są ludzie starsi. Ja już próbowałem z nimi rozmawiać. Postanowił, no wie pan co, już nie będę mówił, kim tam ten pan był w przyszłości, on mu tam politycznie, nie patrzę. Ma pan takie pieniądze, my z nim nie wygramy, to nie ma sensu. No. Ludzie się boją, to nie wiedzą jak, bo nie chcą, no. Znaczy, chcieliby mieć tu suszarnię, ale nie wiedzą jak. No dobrze, rozumiem. Od razu pozwolę sobie oddać. Mogę ci powiedzieć, żeby być komisję wyjazdową. Komisja do szkoły, miasta. Komisję wyjazdową. Bardzo proszę Państwa, zakażę. Znaczy, proszę Państwa, to jest kwestia taka, że oczywiście te swoje prawa, które dotyczą wspólnoty mieszkaniowej tam utworzonej, Państwo powinniście zagwarantować na poziomie podejmowania decyzji związanej ze zbyciem tego strychu i przeznaczeniem ewentualnie na określone funkcje, albo takie wydzielenie tej przestrzeni, żeby pogodzić z jednej strony potrzeby Państwa jako wspólnoty, a z drugiej strony prawa w sumie już później po nabyciu tej osoby, która nabywa. Jeżeli to zostało zagwarantowane chociażby w akcie notarialnym, że będzie słyszalnia. Jest, no to oczywiście trzeba to egzekwować w trybie postępowania cywilnego. Te obowiązki, które leżały po stronie potencjalnego wcześniej nabywcy, a później nabywcy, żeby je zrealizować. Jeżeli chodzi też o kwestie dotyczące już zarządzania nieruchomością, no to oczywiście przedstawicielem tym takim głównym jest zarząd w trakcie, kiedy nie ma posiedzeń wspólnoty mieszkaniowej i zarząd powinien reprezentować i sądzę, że reprezentuje wszystkich. Natomiast jeżeli nawet pan ma zdanie, że zarząd nie reprezentuje wszystkich, bądź też podejmuje pewne czynności poza wiedzą przynajmniej niektórych współwłaścicieli, to, to oczywiście też kwestia jest taka, w najbliższym czasie będzie chyba posiedzenie wspólnoty, bo ono gdzieś tam jest zawsze planowane w pierwszym kwartale. Było posiedzenie i w tym punkcie, bo rozumiem, zostało zakończone zebranie. No to trzeba było przekonywać wspólnotę, że wy jednak większością głosów coś postanowiła. Jeżeli natomiast przeniesiono generalnie